Czy 20-stopniowe mrozy zaszkodziły pszczołom? Według mnie nie. Pszczoły są przystosowane do zimowania. Pszczoły, które można m.in. zakupić u mnie, są przystosowane do zimowania w naszych warunkach. Odpowiednio tworzą chłop i odpowiednio zimują. Są pod tym kątem selekcjonowane. Natomiast jeżeli pszczelarz zauważył, że były braki pokarmu, zauważył to na jesieni albo w zimie, w grudniu, patrzył, jak kręciliśmy filmy, patrzyliśmy, czy jest pokarm nad głową i ten pokarm uzupełnił, to też te pszczoły normalnie przezimowały. Uważam, że mrozy nie są w ogóle szkodliwe i nie przeszkadzają pszczołom w niczym. Pszczoły zawiązują pełen kłęb, mocno się ściskają i wybierają pokarm, który znajduje się nad głową. Bardzo ważną rzeczą na pasiece jest odpowiednie zabezpieczenie wylotków. Wylotki są pozabezpieczane siatką 6x6 mm, taką, żeby pszczoły swobodnie przychodziły, natomiast mysz już taką, tego typu kratką nie wejdzie. W innych ulach innego typu, w ulach łysonia, trapikozu, są odpowiedniej wysokości wlotki, które uniemożliwiają dostanie się pszczołom, nie pszczołom, tylko myszom do środka, ale spójrzcie. Warto tutaj sobie wkręcić wkręta, tak żeby mysz nie podniosła tego do góry. Trzeba takie rzeczy robić. W zimę nie powinno się zaglądać do pszczół, ale co robią pszczoły, jak jest minus 6 stopni? Dzisiaj jest minus 6. Jest to bakwas linia malifera. Proszę bardzo, nawet nie pobrały fragmentu ciasta. Nie pobierają ciasta w ogóle. Zostały tylko te pszczoły, które w trakcie zakładania ciasta jakoś się tam tutaj dostały. I zobaczymy, jak te pszczoły zimują. A, co zobaczysz? Nic. Kłąb jest... Kłąb zajmuje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 uliczek. Kłąb zajmuje 8 uliczek, jest uwieszony nad pokarmem. Pszczoły mają jeszcze, jak widać tutaj, pokarm nad głową. Tak naprawdę nie potrzebowały ciasta i tego ciasta nawet nie ruszyły, nie wybrały. I tak prawidłowo zakarmiona rodzina pszczela bez problemu przezimuje. Tutaj mamy przykład rodziny linii malifera. Tutaj mamy przykład rodziny bakwas linia malifera. Ale zajrzyjmy do pszczół bardziej egzotycznych, jakimi są bakwas linia wulkan. To są pszczoły, wyselekcjonowane pszczoły włoskie. Zobaczmy, cóż one wyprawiają. Też nie dotknęły pokarmu, a dotknęły pokarm. Proszę bardzo, minus 6 stopni, pszczoły sobie biorą pokarm. Nie będę w związku z tym zakłócał tutaj spokoju. Ich otwierał, zajmują 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 uliczek. Zajmują 9 uliczek, bakwas linia wulkan. Bakwas linia wulkan. Proszę bardzo. Te pszczoły sobie uzupełniają pokarm. Tutaj mamy bakwasta linię kaukaską. Zobaczmy na początku od góry. Linia kaukaska też pobiera pokarm. Jest ciepło, zobaczcie. Pobierają sobie pokarm i uzupełniają straty. Bardzo ważną rzeczą na pasiece jest dokarmianie ptactwa. Mamy karmniczki, które możemy kupić w sieciówkach. Tutaj mamy takie karmniczki. I też zwykłą słoninkę albo podgardle. Dlaczego jest to takie ważne? Jest to ważne z takiego powodu, że ptaki, które normalnie by się zaczęły interesować tym, co jest na wylotkach, nie będą chciały tego robić, bo mają pokarm. Idziemy dalej. Bakwas linia Adami. Zobaczymy, co te pszczoły robią w zimie.
Te pszczoły uzupełniły sobie pokarm, zobaczcie, wybrały ciasto i normalnie zimują. Zaraz zobaczymy, są w normalnym kłębie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem uliczek. Tworzą normalny kłąb i już tego pokarmu nie pobierają. Czyli pokarmu mają wystarczającą ilość. Bakwast linia Adami. Jest to pszczoła, którą wyselekcjonował brat Adam i od czasów brata Adama jest utrzymywana w tak zwanej czystości poprzez skrzyżowanie z innymi starymi liniami Old Buckfast. Jest to linia, która też bardzo dobrze sprawdza się w warunkach polskich. O. Zajrzyjmy sobie jeszcze. Nigdzie sobie już nie zajrzymy, bo reszta to... A nie, zajrzyjmy sobie. Zajrzyjmy sobie do linii. Z tamtej strony. Zajrzyjmy sobie do pszczół, które do linii B24. A24 to jest linia o bardzo wysokiej odporności na warony. Zobaczmy, co te pszczoły porabiają. Tutaj jest taka kosmiczna konstrukcja, bo daszek troszeczkę przeciekał, no ale trudno. Pszczoły są bardzo ładnie uwieszone, są nisko. Linia anatolska na ramce warszawskiej poszerzanej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem uliczek na ramce warszawskiej poszerzanej. Osiem pełnych uliczek, pobrały tylko trochę ciasta. Jeżeli w ten oto sposób zajrzycie sobie do pszczół, tylko na chwilę, na sekundę i zobaczycie, co się dzieje, pszczołom nic się nie stanie. I trzeba to kontrolować i na bieżąco patrzeć, co się dzieje. Może nie we wszystkich rodzinach, ale w rodzinach, w których jesteśmy ciekawi, jak one zimują i chcemy to sprawdzić. A to się nam przydaje, bo wtedy mamy pełną wiedzę na temat prawidłowej zimowy. To jest kolejna linia Buckfast B25. Proszę bardzo. Pszczoły siedzą nisko, nie potrzebują pokarmu. Nie potrzebują pokarmu. Pszczoły nie potrzebują pokarmu. Tutaj mamy linię też B25. Wyżej, wyżej. Tu też mamy linię B25. Pszczoły nawet nie dotknęły pokarmu, nie potrzebują pokarmu. A pokarm jest założony awaryjnie. Chciałem powiedzieć, że większość pszczół linii Buckfast mellifera, Buckfast vulcan, Buckfast kaukaski nie pobierają pokarmu, nie potrzebują tego pokarmu. I to jest najważniejsze. Chodzi o to, żeby pszczoły odpowiednio zimowały i później, żeby się bardzo dobrze rozwijały wczesną wiosną. A już za miesiąc na początku, no w połowie lutego, już musicie zacząć robić zabiegi, które doprowadzą do tego, że pszczoły będą miały bardzo wczesny rozwój. Ale o tym porozmawiamy kiedy indziej.